Cześć kochani, dzień dobry, witam was w pierwszym vlogu, słuchajcie, po operacji. Od wczorajszego, późniejszego popołudnia jestem już w domu. Wypuścili mnie dzień, a nawet dwa wcześniej niż było początkowo powiedziane, ale to chyba i wyłącznie dlatego, że wiecie, mi zależało na tym, żeby jak najszybciej być mobilną. Więc ja już z pierwszego dnia, znaczy pierwszego dnia, ja już w dzień operacji, po operacji, wczesnym wieczorem już wstałam i przynajmniej kawałek przeszłam. Co prawda było to niesamowicie bolesne i w ogóle, ale przeszłam i to jest najważniejsze. I tak codziennie właśnie jak lekarz zalecał, robiłam po kilka kroków. No i w momencie jak zrobiłam większy interes w toalecie, to mogłam do domu. Co prawda jeszcze przed wypuszczeniem miałam kolejne badania i tak dalej, ale zostałam wypuszczona do domu. Śmiałam się, bo kasa chorych mi zapłaciła, słuchajcie, taksówkę z Drezna, z środka miasta do mnie, stamtąd od szpitala. W jedną stronę to były jakieś 30, chyba 3 kilometry. No i właśnie jedynie musiałam tam 5 euro z hakiem dopłacić, ale to jak najbardziej, słuchajcie, ok. Mam się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności. Z dnia na dzień jestem coraz bardziej mobilna, natomiast no teraz tu nie będziecie widzieć, bo stoi, leży w drugim pokoju, a właściwie w przedpokoju. Chodzę o jednej kuli, dlatego że po tym jak teraz nie mam macicy, boli mnie strasznie krzyż. I z tego co wiem, jest to normalne, dlatego że póki macica była, ona jakby podtrzymywała trochę kręgosłup, tak? Gdzieś stabilizowała, może nie tyle podtrzymywała, co stabilizowała, bo to jest chyba bardziej trafne słowo. Natomiast kiedy ja już tej macicy teraz nie mam, no to no tam nie ma co stabilizować na tej wysokości, no i właśnie dlatego boli mnie niesamowicie krzyż. Także maść Voltaren będzie moim najlepszym przyjacielem przez najbliższy czas. Dzisiaj rano dzwoniłam do ginekologa mojego, bo powiedział, że jak zostanę wypuszczona ze szpitala, to żebym zadzwoniła i tydzień później mam się zdawić u niego na kontrolę. Coś mi te włosy się dzisiaj nie chcą tu układać. Tak też więc zrobiłam. No i w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, mam na 11:30 termin i mam nadzieję, że do tej pory już będę mogła, czy będę w stanie normalnie jeździć autem. Milunia dalej nie ma, Miluś jest dalej u kolegi. Ten kolega z synem, słuchajcie, byli w sobotę u mnie w odwiedzinach w szpitalu. I śmiałam się, bo Cedric, ten młodszy syn od tego kolegi, opowiadał, że drzewo, znaczy nie drzewo, tylko drewno, jak to się mówi? Rąbał drewno i Milan mu bardzo pomagał i miał bardzo dużo zabawy, bo kiedy Cedric rąbał i kawałek, który odrąbał, wrzucał do jakiegoś tam pojemnika, to Milan leciał, z tego pojemnika to wyciągał i gdzieś roznosił po ogrodzie, po czym zostawiał i z powrotem wracał i tak cały czas. Także mówią, że czy mówili, że na wieczór Milan był tak zmęczony, że padł, no ale on się, wiecie, nabiegał, nabawił. Dla niego to była frajda niesamowita. Także ja jestem spokojna, że Milan jest naprawdę w dobrych rękach. Przytyłam w szpitalu. Nie wiem, jakim cudem, słuchajcie, ale przytyłam. Dlatego niebawem będę musiała wrócić do liczenia kalorii, bo waga mi stanęła aktualnie znowu w trójcyfrowym przedziale, niestety. Ale no wiecie, z drugiej strony ja mam też jeszcze brzuch napompowany cały, tak? To nie jest taki brzuch jak ja mam. Ja jeszcze mam szwy na tym brzuchu, na pępku.
Jeszcze raz w ogóle z tego miejsca, jeszcze raz chciałabym Wam naprawdę bardzo gorąco podziękować za wszystkie życzenia powrotu do zdrowia przez wszelakie możliwe drogi, platformy i tak dalej pisałyście do mnie. To było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miłe, bardzo budujące, bardzo przyjemne. Nie wiem, czemu tutaj mi się zrobiła, wiecie, co tak wygląda, to jakbym taka zmarszczka mi się tutaj mocno zrobiła. Albo mi się wydaje, albo tak po prostu światło pada, nie wiem. W każdym bądź razie... zastanawiałam się, słuchajcie, czy nie opowiedzieć Wam... tutaj w filmiku, jak to wszystko było, jak to przebiegało, jak bolało i w ogóle, ale zastanawiam się, czy nie zrobić z tego, wiecie, osobnego filmiku pogadankowego, bo no chyba wszyscy wiemy i wszyscy się zgodzimy, że usunięcie macicy to jest poważna operacja. Moja operacja, słuchajcie, trwała chyba 2,5 godziny. To i tak w miarę szybko było. Jeszcze dziwiło mnie tylko, słuchajcie, że lekarze jakby niezgodni sobie byli w szpitalu, w którym mnie operowali, a szpital ma bardzo dobrą opinię. Dlatego, że lekarka, która mnie operowała, twierdziła, że moja macica była lekko powiększona. A lekarz, który wczoraj mnie jakby wypuścił, wypisał ze szpitala, pokazywał mi zdjęcia laparoskopowe mojej macicy przed operacją, no i oczywiście zdjęcie, gdzie już macicy nie ma, pusto jest, tak? I powiedział do mnie, że to było wszystko inne, aniżeli trochę powiększona macica. Powiedział, że macica była potężna, była jak balon taki napompowany. Więc to mnie trochę zdziwiło, bo on do mnie mówi, no mówi, pani macica była bardzo duża, ja mówię, bardzo duża, ja mówię, pani doktor powiedziała, że była lekko powiększona, on mówi, nie, mówi, lekko powiększona macica, mówi, wygląda inaczej. On mówi, więc pomijając fakt, że miałam guza, to ze względu już na tą bardzo dużą macicę, trzeba by było ją prędzej czy tak usunąć, więc nie ominęłoby mnie to, bez względu na to, czy miałabym guza, czy nie. No ale jak mówię, może wiecie co, zrobię osobny filmik z tego, dlatego że, jak się teraz domyślacie, jeszcze zbyt dobrze mobilna nie jestem, autem jeszcze nie wolno mi jeździć. Jak mówię, mam jeszcze wszędzie w całym, znaczy pępku mam szwy i tutaj jakby po bokach te szwy się mają wchłonąć, a to co się nie wchłonie ma zostać po prostu odrzucone przez ciało i tyle. No ale póki co są jeszcze, bo szwy się wchłaniają chyba po 14 dniach od ich założenia, więc to u mnie jeszcze półtorej tygodnia, czyli czekajcie. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Czyli w przyszłym tygodniu w środę, no to półtorej tygodnia, bo dzisiaj mamy poniedziałek. Tak, to półtorej tygodnia zostanie, mniej więcej jeszcze powinno zostać, zanim się te szwy całkowicie wchłoną. Natomiast, słuchajcie, w którymś z ostatnich vlogów wspominałam Wam, że, jedna z moich widzek, Julia, która mieszka w Finlandii, wysłała do mnie paczkę. No i paczka, słuchajcie, przyszła jak byłam w szpitalu. O dziwo, przyszła, słuchajcie, tydzień czasu szła z Finlandii paczka. To jest szybko, bo ja Wam powiem, że czasem z Polski potrafi iść dużo dłużej, a gdzie są Niemcy, a gdzie jest Finlandia, tak? No i wczoraj jak wróciłam do domu, no to oczywiście rozpakowałam paczkę i póki co jeszcze niczego nie ruszałam, w sensie zostawiłam takie jak do mnie przyszło, żeby Wam pokazać, bo pytałam się Julii, Julia nie ma nic przeciwko temu.
żebym Wam pokazała zawartość paczki, dlatego że tam są i kosmetyki, i nie kosmetyki, i dla Milana coś jest i w ogóle, i tak. I dlatego z racji tego, że wiecie, nadchodzące vlogi, one nie będą nie wiadomo jak ekscytujące, no bo jestem poniekąd trochę uwięziona w domu. I wiem, że no, nie będzie się nie wiadomo ile działo. Asia przyjeżdża jutro albo pojutrze. Asia przyjedzie też do mnie, bo no, ja niestety do Drezna raczej nie dam rady dojechać. To znaczy, dojechać bym dojechała, ale ja nie jestem w stanie chodzić po mieście z Asią, bo takich tras mi jeszcze robić nie wolno i tym bardziej ja nie czuję się jeszcze na siłach. Asia o tym doskonale wie, bo no, Asia też ma taką operację już kupę lat temu za sobą. No i z racji tego właśnie pomyślałam, że może właśnie, Boże, właśnie, nie mogę dojść, słuchajcie, do punktu. Pomyślałam, że odnośnie wszystko całej operacji, jak mówię, tego jak się czułam i tak dalej, nakręcę Wam może jutro coś a la vloga pogadankowego, a dzisiaj pokażę Wam po prostu zawartość paczki od Julii. Więc ten vlog dzisiaj też będzie ciut dłuższy. Za godzinę mniej więcej będziemy jechać z Matiasem na pocztę i na zakupy, bo słuchajcie, jestem zdana cały czas na pomoc teraz sąsiadów, zarówno Matiasa, jak i Markusa z góry, bo nie wolno mi nic nosić. Na początku było powiedziane, że będę mogła nosić rzeczy do 5 kilo, teraz nie mogę już nosić niczego. Także no, wszelakie zakupy, nie zakupy muszą mi wnosić po prostu sąsiedzi. Na całe szczęście mieszkam już tylko na pierwszym piętrze, a nie na trzecim jak wcześniej. I to też lekarz, słuchajcie, do mnie powiedział, bo oficjalnie nie powinnam chodzić po schodach. No ale jak nie mam windy, to co mam zrobić? A lekarz powiedział, no to wtedy no wiadomo, że będę musiała, mówi, ale na którym pani piętrze mieszka? Ja mówię, no teraz już w międzyczasie na pierwszym. Ja mówię, mieszkałam na trzecim jeszcze do niedawna. No mówi, no to bardzo dobrze, że pani się przeprowadziła, mówi, bo na trzecie piętro, mówi, to pani mogłaby tylko wejść raz, mówi, już zejść by pani nie wolno było, nie? Także tyle dobrego. Dobra, słuchajcie, ja tu przed chwilą wszelakie rachunki, nie rachunki płaciłam, bo jeszcze mi przyjdzie za szpital do zapłacenia, tam wiecie, dodatek, chyba 10 euro dziennie, więc będę musiała tam, nie wiem, z 50 euro zapłacić. Nie 50, 40, czy jakoś tak? Nieważne. No i jak mówiłam, będziemy się niebawem zbierać z Matiasem i jechać na zakupy, bo no ja niby jakby trochę, wiecie, pokupowałam, no ale mimo wszystko ja teraz nie mam możliwości jeżdżenia codziennie, jak mi coś zabraknie, więc muszę zrobić większe zakupy. No i w czwartek też jeszcze będziemy jechać na zakupy z Matiasem. Moja pralka jest strasznie głośna, wstawiłam pranie, potem Markus mi będzie na górę wnosił pranie na strych, żebym mogła rozwiesić. Powiem Wam, że dla mnie to jest straszne, że jestem zdana na czyjąś pomoc, bo ja do tej pory raczej byłam człowiekiem samowystarczalnym i wolałam wszystko wziąć w swoją rękę samoistnie, a teraz nie mogę. I to jest dla mnie straszne uczucie, że cały czas muszę kogoś o coś prosić. No nic, dobra, bo już widzę, że rozgadałam się niesamowicie długo samym wstępem. To co? Zobaczymy się później. O Jezu, słuchajcie, wróciliśmy z zakupów. Jak widzicie, rozłożyłam wszystko na kanapie i teraz będę sobie pomalutku przenosić do czego? Do lodówki. Głowa mnie coś rozbolała. Pranie wywiesiłam w międzyczasie. Sąsiad mi zaniósł na strych. Mówię Wam, strasznie mnie zmęczyły zakupy. No ale nic na szybkiego, chciałam Wam pokazać, co kupiłam. Parówki z serem, takie grube, uwielbiam, one są przepyszne. I zresztą możecie zaraz zobaczyć, czy będziecie mogli zobaczyć, ja bardzo dużo mam marek własnych supermarketu Penny. Ja byłam w Pennym na zakupach i no, ja bardzo dużo kupuję ich marek własnych. I nie, że docelowo, tylko po prostu przez przypadek. Tutaj opakowanie pomidorków, cherry, uwielbiam. Tutaj mam frikasę z kurczaka, z frosty, ubóstwiam, jest najlepsza. Może nie jest tania, bo takie opakowanie 3-3,5 euro kosztuje,
ale przepyszne. Tutaj znowu marka własna z Penny, kotlety z piersi kurczaka, znacie je z mojego kanału, kupuję je po prostu dość często. Tutaj mam aż 800 gram mięsa mielonego, co prawda świńskiego, ja wolę zawsze albo mieszana, albo z kurczaka, ale no opłacało się po prostu, cena była fajna, dlatego po niego sięgnęłam, tylko będę musiała poporcjonować sobie. Tutaj taka margaryna do smażenia, masło do smażenia, coś takiego. Powiem Wam, że ja to bardzo lubię używać, niekoniecznie z tej marki, ale no ta jest akurat nie najtańsza, dlatego. Tutaj mam 3 jabłka. Nie wiem, co to jest za rodzaj, ale uwielbiam. Makaron penne, słuchajcie. Swoją drogą, tak by the way, przypomniało mi się, że miałam dyskusję właśnie z jedną z Was w komentarzach i słuchajcie, rzeczywiście zapytałam się Marko, czyli faceta mojej kuzynki, tej Ewy z Belgii, zapytałam się Marko, nie wiem, kilka dni temu, jak się wymawia, i on powiedział, że rzeczywiście wymawia się penne, czyli przez 2 N, także zwracam honor. Gdybyś mi nie zwróciła uwagi, nawet bym o tym nie wiedziała, bo ja przez całe życie wymawiałam przez jedno N, no ale już oczywiście sytuacja się zmieniła. Tutaj mamy ser Camembert, jak wiecie, ja go uwielbiam robić w plastrach bekonu, także tutaj też mam 2. Ubóstwiam, no i jak widzicie, wszystko jest prawie z marki własnej Penny. Tak samo na przykład tutaj jak przecier pomidorowy będę potrzebować do łososia, tutaj mamy chleb białkowy, jednego ogórka, ja pierniczę, słuchajcie, ogórek prawie 2 euro za jedną sztukę, to jest po prostu jakaś masakra. Tutaj mamy z Bałcena sos pomidorowy, jak będę robić sobie makaron z sosem bolognese. Tu mam jogurt do picia, trójpak takich małych puszek z marchewką i groszkiem. Dodaję do makaronów, do łososia, do wielu rzeczy, uwielbiam. Tutaj 7%, słuchajcie, roślinna śmietana, którą no, używam na miejsce zwykłej, normalnej śmietany. Powiem Wam, że smaku się niczym to nie różni, a ta ma tylko 7% tłuszczu, no i no, jakoś po prostu, nie wiem, mi bardziej podchodzi. 3 jogurty, właściwie to maślanki, 2 z truskawką i wanilią, 1 z wiśnią i wanilią. Tutaj jest mój telefon, którego nikt nie potrzebuje. Kupiłam sobie, słuchajcie, flipsy orzechowe, no tak wiecie, do jak wieczorem będę siedzieć przed telewizorem czy coś. Oczywiście podzielę na kilka dni. Tutaj z Uncle Ben's kupiłam po raz, już nie wiem który, ja bardzo lubię ten ryż, on jest rzeczywiście taki czerwonawy, to jest włoski ryż z mascarpone, ja do tego dodaję szmant, czasem jeszcze jakieś tam warzywa, trochę papryki czy coś, uwielbiam, po prostu uwielbiam. Tutaj mam jeszcze ziemniaki do podsmażania z cebulą i boczkiem, co prawda można zrobić samemu, ale ja czasem no, potrzebuję jednak mimo wszystko, wiecie, takie na szybko rzeczy, dlatego że no, aktualnie jeszcze nie mam po prostu siły stać przy garach jakoś długo, więc to musi iść szybko, szybko. No i tutaj mam posiekaną pierś z kurczaka, która jak widzicie była 30% tańsza. No i tak się prezentują moje całe, słuchajcie, zakupy. Ja będę to jeść z 1,5-2 tygodnie, myślę, na pewno. Ale słuchajcie, za punkty udało mi się wziąć jeszcze sobie nóż, za którego zapłaciłam 2,99 plus 55 punktów z aktualnej akcji z Penny'ego. I mam już prawie, no jeszcze brakuje mi 3 naklejek i mam punkty już na kolejny nóż. Tym razem będę brać taki mniejszy. I to były 2 noże, na których najbardziej mi zależało. Ale póki ta akcja jest, to jeszcze będę zbierać na następny. Po prostu potrzebuję porządne noże. Także dobra, idę to wszystko pakować. Słuchajcie, kochani, jest już prawie 9:30 wieczorem. Coś jestem trochę rozmazana, albo przynajmniej mi się wydaje. Nie wróciłam od momentu pokazania Wam zakupów, tylko i wyłącznie dlatego, że
byłam z Matiasem i z Balu kawałek na spacerze, dość spory kawałek, jak biorąc pod uwagę okoliczności i mój stan, tak? I to, że jestem no, jeszcze w miarę świeżo po operacji, no bo jednak mimo wszystko te rany jeszcze są, jeszcze się nie zagoiło, bo no dzisiaj tak naprawdę po operacji był czwarty dzień, tak? Czwarty dzień od operacji, a z operacją 5 dni, tak? No to, to jest jeszcze wszystko bardzo, bardzo świeże. I powiem Wam, że chyba się troszeczkę przeciążyłam, bo wszystko mnie zaczyna boleć i łapią mnie jakieś skurcze i w ogóle. W każdym bądź razie, no byliśmy kawałek na tym spacerze, bo ja nie mogę cały czas siedzieć w domu, bo mi dosłownie, słuchajcie, spada sufit na głowę. Przynajmniej tak się czuję. No i później wróciliśmy, ja przyszłam do tutaj na górę, rozmawiałam z babcią przez telefon, później rozmawiałam jeszcze z kolegą, u którego Milan jest, ten kolega przywiezie mi Milana w niedzielę i będzie po prostu tak, że bo ja jeszcze nie mogę z Milanem chodzić na spacery, ale zrobimy tak, że wiecie, ja będę rano i wieczorem wychodzić z Milanem przed dom, tyle żeby tutaj mógł na trawnik sobie wyskoczyć i się wysikać, a Matias będzie raz dziennie popołudniem po prostu szedł na taki jeden, powiedzmy, dłuższy trochę spacer z Milanem. No innego rozwiązania nie ma, no bo jak mówię, ja jeszcze z Milanem na spacer chodzić nie mogę, nie jestem, nawet gdybym nie wiadomo jak chciała, i tak nie dam po prostu rady, bo no jak widzicie, o, tu stoi moja kula, no po prostu siłą rzeczy jeszcze nie czuję się, ja staram się codziennie robić o tych kilka kroków więcej, ale jak wyobraźcie sobie, że ja przed operacją robiłam minimum, takie minimum, to było w leniwe dni, 7 km na nogach, a średnio robiłam około 10, powiedzmy tak między 7 a 12 km dziennie robiłam na nogach i to każdego dnia praktycznie. Tam może w miesiącu się jeden dzień znalazł, że nie wiem, że już miałam takiego lenia i w ogóle, czy źle się czułam, czy coś takiego. A teraz, słuchajcie, to ja w ciągu dnia, gdzie dzisiaj byłam i na zakupach, i na tym małym spacerku i tak dalej, zrobiłam zaledwie 2 km na nogach. I ja jestem po tych 2 km, słuchajcie, styrana jak pięty Araba. Ja co prawda, jak mówię, staram się teraz i jutro też będę się starać, żeby w miarę możliwości zrobić jeszcze kilka kroków więcej. No ale wiecie, no zanim ja będę mogła normalnie się poruszać, no to myślę, że jeszcze z półtorej tygodnia co najmniej minie. Choć i tak trzeba przyznać, że jestem naprawdę bardzo dobrze mobilna, jak na to, że to dopiero kilka dni od operacji jest, tak? I to no... No nie ma co ukrywać poważnej operacji, tak? W każdym bądź razie, miałam Wam pokazać zawartość paczki od Julii z Finlandii. I to wszystko stoi, o, tu. Bo już paczkę rozpakowałam, przełożyłam tylko tam do pojemnika. Ale kurczę, no nie wyrobiłam się. I teraz rozmawiałam jeszcze... z godzinę z Asią, bo Asia jutro przyjeżdża do Drezna i tym razem wyjątkowo będzie tak, słuchajcie, że nie spotkamy się u Asi, tylko Asia przyjedzie tutaj, no bo ja jeszcze autem nie mogę jeździć. To znaczy nie mogę, nie czuję się jeszcze na tyle, nie jestem na tyle, wiecie, w takim stanie, żebym mogła wsiąść do auta i jeździć, bo jednak każde, wiecie, gdzieś tam podbój czy tego, to mnie to boli, ja to odczuwam wszystko. No i tak było wczoraj w taksówce, tak było dzisiaj, jak byliśmy z Matiasem na zakupach, no to trzeba było dojechać przecież do supermarketu autem, no i ja to wszystko, słuchajcie, odczuwam, to jednak jest jeszcze w dalszym ciągu poniekąd dla mnie bolesne, dlatego no nie wyrobiłam się z pokazaniem Wam tej paczki, tak naprawdę niewiele się w tym vlogu działo. Natomiast no też nie chciałabym, żeby ten vlog trwał, słuchajcie, nie wiem, pół godziny znowu. Muszę iść zrobić teraz demakijaż i postanowiłam, że po prostu albo jutro, no myślę, że jutro po prostu siądę
I nagram Wam osobny filmik z zawartością tej paczki, bo myślę, że no jest tam na tyle rzeczy, że spokojnie mogę Wam filmik nagrać, pokazać i w ogóle, bo z tej paczki cieszę się naprawdę niesamowicie. Może jutro też po prostu nie siądę, a nagram vloga i we vlogu Wam to pokażę, nie wiem. Jutro, słuchajcie, zadecyduję, jak to będzie. No, ja już Wam dzisiaj mówiłam, że filmiki, no te nadchodzące vlogi, tam w tych vlogach się nie będzie wiele działo, no bo ja też niewiele się mogę jeszcze poruszać, tak? Więc no, niestety nie mogę pojechać gdzieś na jakieś zakupy czy coś. W sensie nie wolno mi nosić, ewentualnie mogę złożyć jakieś, wiecie, zamówienie w DM-ie przez internet, jasne, to mi przyślą to do domu, no ale jak mówię, no po prostu jest chwilowo jak jest. Mimo tego mam nadzieję, że cieszycie się z tego vloga, że się odezwałam, będę się starać dalej w miarę często wrzucać. Jak do tej pory, bo ostatnio mieliście chyba, nie wiem, przez tydzień codziennie filmiki bez tego, że opuściłam jeden dzień, jakoś coś mi się tak wydaje. No więc będę się teraz starać dalej, żeby były filmiki regularnie, ale teraz idę, słuchajcie, zrobić ten makijaż i będę, muszę wziąć jeszcze leki i będę musiała, no i będę szła do łóżka, bo naprawdę boli mnie wszystko i czuję, że troszeczkę się jednak dzisiaj przeciążyłam. A tego mi nie wolno, także no. Słuchajcie, to ja kończę. Życzę Wam jeszcze miłego dnia, popołudnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy ten filmik oglądacie. O Jezus. Ała, ała, ała. Wybaczcie. Mam teraz takie skurcze. To jest mało przyjemne. No nic, dobra. To co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.